a kuku, już w październiku, w taki bardzo, bardzo deszczowy dzionek, kiedy za chwilę będziecie mogli zobaczyć, a właściwie usłyszeć, że jest właśnie tak mocno i intensywnie, ale ja, ponieważ nie zbieram grzybów, zbieram sobie w mieście kasztany. I one są tak jak, nie wiem, zapach babcinego ciasta, takie wspomnienia z dzieciństwa. No kto z Was nie zbierał kasztanów? Teraz już dzieci właściwie nie noszą do szkoły ani kasztanów, ani żołędzi, ani jarzębiny. Nikt już tak nie robi, nie ma zetpetów przede wszystkim. I nikt nie robi takich figurek różnych śmiesznych. O, leje dosyć intensywnie, ale tak jak niektórzy zbierają grzyby, tak my zbieramy sobie kasztany. A pogoda jest taka na przemian. Leje, wieje i kasztany spadają jak ulęgałki po prostu. Wszędzie ich pełno. A jak kasztany, no to mam też oczywiście zaraz inne skojarzenia. Nie tylko kasztaniaki, jeśli ktoś pamięta taką bajkę, ale również kamień oczywiście. I za chwilę ja Wam o tym kamieniu opowiem, ale jeszcze się troszkę ponacieszam samym takim zbieraniem. Świeżo spadłe kasztany, jeszcze z tą taką białą mgiełką. I jeszcze te skorupki pachnące taką kasztanową wilgocią. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Ale trzeba było uważać, naprawdę. Więc jeśli nie mam możliwości w tej chwili pojechania do lasu i szukania gdzieś w mchach, w igłach grzybów, tych wszystkich takich brązowych kapeluszy na twardych nóżkach, to sobie chociaż kasztany pozbieram. No i ten zapach. Nie umiem go Wam pokazać oczywiście, ale on jest. Dobra, ewakuujemy się. A kasztany błupały po głowach równo. No i wiatr bardzo mocno wiał, dlatego wyciszyłam go. W każdym razie zbiory były obfite. No i oczywiście sprowokowały mnie do pokazania Wam kamienia, który nazywa się mariacyt. O tym kamieniu więcej by można było przeczytać na stronie pana Pawła Andrzejewskiego, młodego człowieka, którego tato na Dolnym Śląsku właśnie gdzieś w jednym miejscu wynalazł taką skałę. Bo to jest tak naprawdę skała, nie minerał konkretny. Odpowiednio wyszlifowany, tak jak widzicie, w takie kaboszony, które mają aż lustrzaną powierzchnię, sprawiają wrażenie głębi, takiej trójwymiarowości. Spotkałam się z tym też kiedyś, siedząc w jakimś kościele, gdzie były drewniane ławki wypolerowane właśnie na taki wysoki połysk. I jak się trafił gdzieś oryginalny sęk, to właśnie dookoła niego tak rozchodziły się piękne kręgi. A ja w ręce trzymam kawałek skały. I pomimo tego, że jest płaski, to tam jest głębia. Nie umiem oddać tej przestrzeni, ale to jest taka absolutna trójwymiarowość. 7D po prostu. Tu jest tak, no czarna dziura to może nie jest, jednak jest brązowa. Ale no właśnie takie wypolerowanie na pościutko, a jest przestrzeń. Sam Paweł Andrzejewski pisze o tym kamieniu, że to jest forma skały węglanowej, która miała na wytworzenie się całe 250 milionów lat. I to, co zawsze powtarzam, to, co pozornie może być brzydkie, na co byśmy nie zwrócili kompletnie uwagi, po lekkim dopieszczeniu może wyglądać jak najpiękniejszy wszechświat albo jak najpiękniejszy kawałek drewna. Pan, który
osobiście wydobywał i również zajmował się polerowaniem tego kamienia, pojawiał się praktycznie na każdej giełdzie i można było właśnie zobaczyć na żywo takie cudeńka. Ostatnio w ten weekend była giełda, ale nie widziałam właśnie pana Pawła. Miał też stronę na Facebooku pod nazwą Kamień Krajobrazowy, no bo nie sposób oprzeć się właśnie takiemu wrażeniu, że to może być drewno, ale mogą być to też wspaniałe przestrzenne krajobrazy. I jeżeli ktoś będzie z was miał chęć, znajdzie sobie tę stronę na Facebooku. Aczkolwiek widziałam, że tam ostatni wpis też jest dosyć stareńki, bo sprzed 2 lat. Ale cała masa zdjęć, przedstawienia różnych form, kul, właśnie takich płaskich płytek czy kaboszonów przygotowanych do wisiorów. Można to wszystko tam zobaczyć i podziwiać, jak pięknie to wygląda. Jak natura potrafi być niesamowita, jeżeli tylko ma się wprawne oko i serce do tego wszystkiego, bo obróbka tego kamienia to jest twarda skała, wymaga bardzo, bardzo dużej cierpliwości i dużo takiego zmysłu, żeby wydobyć całą przestrzeń i duszę z kamienia. No bo wiecie, kamień ma przecież swoją duszę. Tego się nie da ukryć. Tutaj mam inny okaz. Ten okaz jest właśnie taki typowo krajobrazowy. Można zobaczyć jakieś wzgórza, można zobaczyć widok z jaskini, a można zobaczyć kawałek pustyni z jakimiś fragmentami skał. Naprawdę można zobaczyć wszystko. W każdym razie polecam nasz polski produkt. Nazwijmy to w ten sposób. No i jak wiecie, że jest o wszystkim i o niczym, no to trzeba konsekwentnie się trzymać takich różnych rzeczy. Jak przejść przez kasztany, poprzez skałę węglanową, do sosnowego drewna, które wygląda tak samo ciepło i tak samo sękowo jak skała, choć jest zupełnie inny w dotyku. Ale to tak na marginesie, bo teraz zgrabnie przejdziemy do tego, że na boisku szkolnym ruszyła budowa niemalże po 1,5 roku, ale to też nie o tym, ponieważ przy okazji deszczu pod płotem pojawiła się pieczarka. Nieśmiała malusia ledwo co wystawiła główkę z ziemi, która w zasadzie jest bardzo twarda i udeptana, ale grzyb ma to do siebie, że chociaż sam jest miękki, to jednak straszny z niego twardziel. Maluszka zostawiłam, bo tam wypatrzyłam jeszcze jeden okaz, nieco większy, ale no nie zbieram tych grzybków, jak się domyślacie. One po prostu sobie tutaj są. Widziałam ostatnio na kanale Darka, jak z ziemi, z piasku wyskakiwały mu zieleniatki. A pod moją blokową brzozą, która potrafi pięknie szumieć i równie pięknie wygląda, i gdzie ostatnio udało mi się znaleźć grzybunię wielkości paznokcia, no to wypatrzyłam sobie właśnie tę pieczarkę. Tamte dwie wcześniejsze przy płocie szkoły na pewno miały trochę trudniej z siłą przebicia, bo ziemia tam twarda jak czort. A tutaj mała solistka. Aż szkoda, że nie ma słońca i nie można pokazać, że w zasadzie to ona całkiem ładnie się w tym drewienku prezentuje. No ale ja tu tak trochę o kasztanach, trochę o grzybkach, a tak naprawdę sedno filmu dopiero przed nami, tak myślę. Chociaż to będą bardzo krótkie fragmenty, ale dla mnie bardzo radosne, bo miałam okazję poznać na żywo dwie fantastyczne osoby. I choć przyjechały do mnie tutaj do Wrocławia z 2 różnych, odległych kątów Polski, to jak wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A teraz będzie ogromny hałas z dworca. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. No witam, a kuku. A kuku. No, szalenie mi miło. Z
spotkanie z partyzanta, ale z tak ważną dla mnie osobą, to podwójna przyjemność. Tak. Dziękuję. I tak sobie w trójkę razem z Ewą i z Robertem zwiedzaliśmy Wrocław. Przeszliśmy przez rynek, doszliśmy do katedry, zahaczyliśmy nawet o ogród botaniczny, ale stamtąd już nas troszeczkę deszcz przegonił i czas. A później po prostu posiedzieliśmy i było bardzo, bardzo wesoło. To, co oczywiście teraz będzie, no to, jak się domyślacie, bardzo stara pocztówka. A tutaj taka ciekawostka, ponieważ dostałam w przesyłce od Waldemara, który ogląda moje filmy i którego bardzo serdecznie pozdrawiam, to właśnie dostałam taką oryginalną ramkę z ula. I chcę Wam właśnie pokazać, jak wygląda taka zawoskowana. Jak się naciśnie te poszczególne okienka, to właśnie stamtąd wypływa miodek. Teraz się czuję trochę jak taki Kubuś Puchatek. W środku, w tej ramce są druty i tam pewnie pszczelarz osadza węzę. Węza to jest coś w rodzaju takiego gotowego plastra, takiego zaczynku dla pszczół, żeby sobie mogły tworzyć te komórki. No i tam właśnie powstają te słodkości, które za chwilę będą mi się tu zgrabnie wylewać. Bardzo fajnie się żuje ten wosk. Teraz z kolei mój Waldziu ma właśnie zabawę, bo on sobie ten wosk wyrabia. To przy okazji takie ćwiczenie dla palców. Zawsze się może przydać coś takiego. No a miód po prostu rewelacja. Także jak na październik, to same atrakcje. A ja oczywiście zostawiam Was sam na sam z tym widokiem spływającego miodu, który jest jeszcze taki bardzo świeżutki i wręcz ostry w smaku, ale nieśmiertelny, jak piramidy egipskie. No zresztą właśnie w grobowcach faraonów znajdowano różne naczynia z miodem. Więc jak wiecie, miód nieśmiertelny jest. A ja cieszę się, że wytrwaliście ten owionek o wszystkim, o niczym, taki totalny miszmasz. Bardzo się cieszę, że przyjechała do mnie Ewa, że mogłam poznać Roberta, że mogliśmy spędzić bardzo, bardzo fajny dzień i podziwiać Wrocław. A także oczywiście widoki z mojego balkonu, no bo jak żeby inaczej. I dziękuję po prostu, że jesteście. Do usłyszenia.